sali koncertowej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej odbywa się próba do piątkowego koncertu symfonicznego. 24 marca orkiestrę poprowadzi meksykański dyrygent Jesus Medina. Solistką koncertu będzie skrzypaczka, na co dzień koncert mistrzyni Filharmonii Monika Dondalska. Artystka w towarzystwie orkiestry zaprezentuje pierwszy koncert skrzypcowy op. 8 Joachima Kaczkowskiego. Kompozycja tego popularnego w XIX wieku kompozytora zostanie nam przypomniana po ponad 150 latach. W koncercie ponadto usłyszymy uwerturę do opery Łaskawość Tytusa Wolfganga Amadeusza Mozarta. Koncert dopełni wykonanie pierwszej symfonii c-moll op. 68 Johannesa Brahmsa. Serdecznie zapraszamy na koncert 24 marca, godzina 19, sala koncertowa Filharmonii.